Dzień dobry, witajcie wszyscy. Dzisiejsze moje nagranie miało być o zupełnie czymś innym, a jak zwykle wiecie, w moich nagraniach wychodzą pewne rzeczy nieprzewidywalne, takie zwroty akcji, może dobrze. To, co się odwlecze, nie ucieknie. Mam nadzieję, że może nawet jeszcze lepiej to przygotuję, także w najbliższym czasie spodziewajcie się czegoś fajnego, ale dzisiaj mam nadzieję, że też nie będzie źle. Posłuchajcie, człowiek jest dziełem przyrody, a zatem wszystkie organizacje społeczne i polityczne, jakie tworzy, są również dziełem przyrody i są powtórzeniem budowy i czynności organizmu. Człowiek jest dziełem przyrody, a zatem wszystkie organizacje społeczne i polityczne, jakie tworzy, są również dziełem przyrody i są powtórzeniem budowy i czynności organizmu. Czyli tak jak jesteśmy zbudowani, tak tworzymy, tak budujemy świat nasz zewnętrzny, relacje, budynki, budowle, struktury ulic nawet, te połączenia, jakbyśmy popatrzyli na mapy, na jak to wszystko wygląda, to jest pewna struktura, pewne połączenia, gdzie ścieżki transportowe muszą z tymi samochodami dostawczymi, czy szlaki komunikacyjne, muszą być mądrze przemyślane i żeby to całe miasto i całe to nasze społeczeństwo zbudowane funkcjonowało. Podobnie jest w naszym organizmie. Układ krwionośny stanowi sieć, odpowiednik ścieżki transportowej w naszym mieście. Tak to wszystko działa, tak to wszystko funkcjonuje. Dzisiaj bardzo krótki fragment przeczytałem, bo dziś nie o tym. Chciałem powiedzieć Wam, że w końcu ruszyła przedsprzedaż najnowszej książki syna pana doktora Jana Kwaśniewskiego, pana Tomasza Kwaśniewskiego. Dwóch książek, bo są to dwie książki w zestawie, w takim kolekcjonerskim, pięknym opakowaniu. Będzie tego 1000, dokładnie 1024. 1000 będzie do ogólnej sprzedaży, 24 będzie do dyspozycji autora. Wczoraj podlinkowałem, myślałem, że będzie przedwczoraj, Was poinformuję już o tych linkach, że będziecie mieli przedwczoraj. No niestety, wiecie jak to w życiu bywa, niektóre sytuacje płatają figle i nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Ale jesteśmy dobrej myśli wszyscy. I chciałem jeszcze powiedzieć o osobie, która nie chce ujawniać się ani z imienia, ani z nazwiska. Chce zostać szarą eminencją gdzieś tam z boku, która przyczyniła się do tego, że ten projekt pana Tomasza Kwaśniewskiego ruszył. I mam nadzieję, że się urzeczywistni. I mam też nadzieję, że nie będzie to jedyny projekt tego optymalnego. Optymalnego od wielu lat, wyleczonego w sposób, ktoś by powiedział, cudowny, przez również wieloletnich optymalnych, którzy pomogli mu wykaraskać się z bardzo poważnych sytuacji, tarapatów zdrowotnych. I ten człowiek postanowił część swojej energii, swojej siły twórczej zaprzęgnąć do pracy społecznej. Postanowił, aby zrealizować kilka, ale nie będę mówił jakich planów, bo to byłoby za dużo. Powiem tak, plany są szerokie, zakrojone na dużą skalę i trzymam za to wszystko kciuki. Jeden z etapów tego to jest właśnie wydanie tej książki pana Tomasza Kwaśniewskiego. Pod filmem moim będziecie mieć, wszyscy zainteresowani będziecie mieć link i trzymam dwa zaciśnięte kciuki w dwóch moich łapkach, aby cały ten projekt urzeczywistnił się i aby wyszło z tego naszego biednego kraju to, co ma wyjść. Odnowienie dla całej aglomeracji, dla całej społeczności wielkomrówkowego świata podzielonego na sektory, państwa, aby to wszystko się scaliło i abyśmy byli normalnymi ludźmi. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.